Co szczególnie uczniowie cenili, doceniali, to też doceniali nauczyciele i doceniałam ja. Przede wszystkim były to kompetencje, rzetelność i pasja swojej klasy. To były szerokie horyzonty myślowe, umiejętność przewidywania. To były ustawiczne rozwijanie i kształcenie się. To było poszukiwanie nowych rozwiązań. Jak żeśmy zaczęły rozmawiać z koleżanką, która ze mną pracowała również, to stwierdziłyśmy, że pan Cierpka wyprzedzał epokę i te egzaminy kompetencyjne, czy też na przykład te sprawdziane po klasie szóstej, to pan Cierpka próbował je właśnie zrobić. Tak szukał rozwiązań, żeby to było powszechne i żeby pasowało do każdego ucznia i do każdej szkoły. I to właśnie było w tamtych czasach robić. To była służba uczniom. Ta służba przejawiała się w tym, że na przykład oprócz lekcji prowadziły się zajęcia dodatkowe dla klas ósmych, na przykład na świetlicy, że rozmawiał z rodzicami, że zachęcał do szkół średnich, że do tych szkół średnich przygotowywał, ucząc na przykład matematyki. Ta służba przejawiała się również w tym, że otwierał uczniów na szeroki świat, że dostarczał im pewności siebie. To było bardzo ważne, że to wartościowywał ich. To nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie. Poprowadził zajęcia praktyczno-techniczne i w związku z tym uczył, jak konkretnie wdzielać wiedzę w czyn. To była niejedna współpraca z rodzicami uczniów, z Komitetem Rodzicielskim. Na pewno jeszcze starsze pokolenie pamięta zabawy organizowane dla szkoły, żeby jakieś pieniążki płynęły. To była umiejętność współpraca ze środowiskiem, z zakładem opiekuńczym. To była również stała troska o budynek szkolny, o otoczenie szkoły, o boiska, bo przecież pan Cierpka rozbudował szkołę. Pan Cierpka organizował życie szkoły tuż po wojnie. To było coś niesamowitego. Jak wyczytałam, że miał ponad 280 uczniów i był sam i pracował z tyloma rocznikami, od 1 do 7, to wyobrażam sobie, co to była za praca. A oprócz tego przecież nie było ani książek, ani tym bardziej różnych innych przyborów szkolnych, czy też pomocy naukowej. I wyobrażam sobie, że pan Cierpka potrafi to zrobić. Na początku były to na przykład zajęcia tylko po 2 godziny dla każdego, dla klas, nawet włączonej, bo to była praca od 8 do 14 gdzieś tam. I równocześnie jeszcze dla tych uczniów organizowali, oczywiście z pomocą, jeszcze jakieś dożywiania, jakąś herbatę, jakieś posiłek. To było coś niesamowitego, że to poradził sobie zrobić. Nie sobie, a wszystkim. Była to też rodzina i opieka, i malarstwo, i rzeźba, i działka. I z tej działki na świetlicowe dożywianie również owoce przynosi. Także to coś niesamowitego. I to tak dużo skupiło się w jednym człowieku. To jest niesamowite, bo wiem, że pracowałam też jako nauczyciel tylena, więc wiem, ile wysiłku włożył jeden człowiek, żeby to wszystko na mordach było. I ten człowiek pracował na mordach. Mieliśmy szczęście, państwo mieli szczęście, że mieliście takiego nauczyciela. Dziękuję. Drodzy państwo, tablica, która za chwileczkę zostanie odsłonięta, powstała z inspiracji, z pomysłu uczniów pana Wilhelma Cierpki z rocznika 1957. Oni to także przyczynili się do dzisiejszej naszej uroczystości, do tego niezwykłego spotkania. Dlatego bardzo proszę teraz panią Wiesławę Wiśniewską, panią Krystynę Maj, pana Krzysztofa Stolarza i pana Stanisława Słojkę o odsłonięcie tablicy. Proszę, proszę.
Dzień dobry Państwu, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Jak można nie zabrać głosu w takiej uroczystości? Ja chciałem z tego miejsca w imieniu samorządu mysłowskiego podziękować inicjatorom i pomysłodawcom. To jest po prostu uczczenie pamięci człowieka, który zostaje w pamięci naszych, ale przez tą inicjatywę zostanie w pamięci wielu, wielu innych ludzi, którzy nawet nie znają. A przy tej okazji chciałem podziękować tym wspaniałym dzieciom, młodzieży, którzy umilili tą uroczystość. To przecież ta tradycja, o której już była mowa, ona po prostu rośnie. Serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczyniają, żeby tradycje nie tylko na morgach, ale w Mysłowicach nadal wzrastały. Ale morgowioki mają w tym bardzo duży udział. A tą orkiestrą, Szanowni Państwo, to są perły. Jestem zbudowany. Wszystkiego najlepszego Wam naprawdę życzę. Dalszych sukcesów, dalszego rozwoju i dalszej współpracy z Mysłowicami. Dziękuję bardzo. Chciałbym prosić Was, żebyśmy zdjęcie zrobili.